Przed nami kazanie Słowa Bożego. Czytam tekst wprowadzający. Będzie on z Księgi Izajasza, 44 rozdział, 22 werset. Starłem jak obłok Twoje występki, a Twoje grzechy jak mgłę. Nawróć się do mnie, bo Cię odkupiłem. Do kazania Słowa Bożego zapraszam pastora Jarosława Jarosza. Kazanie dzisiejsze jest kazaniem, które odczuwam jako taką podwójną presję niż zazwyczaj. Z tego względu, że jest to kazanie, które ma podsumować i zakończyć stary rok i być takim wprowadzeniem do nowego. Dlatego też modliłem się i pytałem Pana Boga o to, jaki temat powinienem poruszyć. I Bóg dał temat, który jest pytaniem, na które każdy z nas powinien sobie umieć dać odpowiedź. Czy jesteś prawdziwie nawrócony? Chciałbym, abyśmy nasze rozważania rozpoczęli od historii zapisanej w Starym Testamencie w drugiej Księdze Kronik, w 33 rozdziale, i tam wersety od 1 do 17. Przeczytamy sobie całą tą historię. Druga Księga Kronik, 33 rozdział. I tam wersety od 1 do 17. Słowo Boże mówi tak. Manasses miał 12 lat, gdy objął władzę królewską, a 55 lat panował w Jeruzalemie. Czynił zaś to, co złe w oczach Pana, według ohydnych zwyczajów narodów, które Pan wytępił przed synami izraelskimi. Z powrotem pobudował świątynki na wyżynach, które zburzył Hiskiasz, jego ojciec. Wznosił też ołtarze dla Baalów i sporządził Aszery. Oddawał pokłon całemu zastępowi niebiańskiemu i służył mu. Zbudował także ołtarze w świątyni Pana, o której Pan powiedział: w Jeruzalemie będzie przebywać imię moje na wieki. Nabudował też ołtarzy dla całego zastępu niebieskiego w obydwu dziedzińcach świątyni Pana. On nawet swoich synów oddał na spalenie w dolinie syna Hinnomowego. Oddawał się wróżbiarstwu, czarom i gusłom. Ustanowił wywoływaczy duchów i wróżbitów. Wiele złego czynił w oczach Pana, drażniąc go. Postawił też posąg rzeźbiony, który kazał sporządzić w świątyni Bożej, o której Bóg powiedział do Dawida i do Salomona, jego syna: w tej świątyni i w Jeruzalemie, które wybrałem spośród wszystkich plemion izraelskich, umieszczę imię moje na wieki i nie dopuszczę, aby noga Izraela ustąpiła z tej ziemi, na której postawiłem ich ojców, jeżeli tylko będą ściśle wykonywać to wszystko, co im przykazałem przez Mojżesza, zgodnie z całym zakonem i z przykazaniami i z ustawami. Lecz Manasses zwiódł Judę i mieszkańców Jeruzalemu tak, iż postępowali gorzej niż narody, które Pan wytępił przed synami izraelskimi. Pan przemawiał do Manassesa i do jego ludu, lecz oni na to nie zważali. I tu się na chwilkę zatrzymamy, zanim przeczytamy drugą część. Jest to jeden z najsmutniejszych opisów upadku w całym Piśmie Świętym. Król Manasses, nie licząc Achaba, był najgorszym z możliwych odstępców, jakiego jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Zauważcie, drodzy, że on nie tylko pobudował świątynki, tak jak inni władcy, tak? Nie tylko oddawał cześć zastępowi niebieskiemu, nie tylko drażnił Boga swoim zachowaniem, ale jest nawet powiedziane, że oddawał się oficjalnie wróżbiarstwu, czarom, gusłom, poustanawiał czarowników i wróżbiarzy. Czyli nie tylko zezwolił na to, żeby coś takiego było w jego królestwie, on oficjalnie nadał im urząd.
zbezcześcił świątynię Pana, tam gdzie miało być imię Boże uwielbione, tam wielbił demony i to była oficjalna religia Izraela. Człowiek na wskroś zepsuty. Człowiek całkowicie zaprzedany diabłu, jedno z najwybitniejszych jego narzędzi. Do tak wielkiego upodlenia i upadku moralnego, oprócz jednego króla, tak jak mówiliśmy, nie przyczynił się nikt poza nim. To jest taki starotestamentowy Hitler. I teraz, patrząc z ludzkiego punktu widzenia, co byśmy powiedzieli? Jak byśmy go osądzili? No człowiek ewidentnie zasługuje na potępienie, na śmierć. Człowiek, z którym nie warto się zadawać. Człowiek, z którym na pewno nie chciałbym się znaleźć w niebie. Bóg jednak patrzy innymi kategoriami niż patrzy człowiek. On potrafi nawet na wskroś zepsutego przestępcę, nawet najbardziej podłego i plugawego człowieka, przemienić mocą swojej łaski. I tak stało się w życiu Manassesa. Przeczytajmy sobie dalszy ciąg. Czytamy od wersetu 11. Wówczas Pan sprowadził na nich dowódców wojska króla asyryjskiego i ci pochwycili Manassesa hakami, skuli dwoma spiżowymi łańcuchami i uprowadzili do Babilonu. A gdy znalazł się w ucisku, błagał Pana swojego Boga, ukorzył się bardzo przed obliczem Boga swoich ojców i modlił się do Niego, a On dał się uprosić. I wysłuchał jego błagania i pozwolił mu powrócić do Jeruzalemu, do swego królestwa. Wtedy Manasses poznał, że Pan jest Bogiem. Potem wybudował zewnętrzny mur miasta Dawida na zachód od Gihonu w dolinie Kidron, aż do wejścia do Bramy Rybnej. Pociągnął go wzdłuż go wokół Ofelu i bardzo go podwyższył. Ustanowił też dowódców wojskowych we wszystkich warownych grodach judzkich. Następnie usunął obcych bogów oraz posąg ze świątyni Pana i wszystkie ołtarze, które pobudował na górze świątyni Pańskiej w Jeruzalemie i kazał je wyrzucić precz poza miasto. Postawił na nowo ołtarz i złożył Panu na nim krwawe ofiary pojednania i dziękczynne i nakazał Judejczykom, aby służyli Panu Bogu Izraela. Jednak lud nadal składał ofiary krwawe na wzgórzach, lecz tylko dla Pana swojego Boga. Niesamowita zmiana. Wcześniej postawa tego króla doprowadziła do tego, że cały naród wzgardził Bogiem. I pomimo tego, że on do nich przemawiał, oni pokazywali mu, a my cię w ogóle nie interesujemy tym, co masz nam do powiedzenia. Nie obchodzi nas to. Gadaj zdrów. I Pan Bóg w pewnym momencie mówi, dosyć tego. Ale zauważcie, że nie było to na zasadzie dość, poniżyłeś mnie, nie będziesz się tak do mnie zwracać, co ty sobie myślisz? Pan Bóg miał dość tego, że Manasses ciągle tkwił w grzechu, w zatwardziałości, że Izrael ciągle odstępował od niego. On nie miał dość ich. On miał dość stanu, w jakim tkwią. I dlatego, chcąc ich ratować, powiedział, nie będzie tak. Dopuścił pewne doświadczenia, które przyczyniły się do tego, że Manasses zaczął się zastanawiać nad swoim życiem. Zobaczcie, to nie jest przypadkowe, że w tym kwartale studiowaliśmy Księgę Hioba. Lud Boży, tak jak mówiliśmy sobie też dzisiaj na różnych przykładach, doświadcza w swoim życiu czasami bardzo przykrych doświadczeń, bardzo przykrych i ciężkich sytuacji. Z jednej strony tak, faktycznie, możemy tłumaczyć sobie to w taki sposób, że to diabeł mści się na nas za to, że
staramy się trwać przy Bogu, że jesteśmy Mu wierni, że trzymamy się Jego słowa, ale czy wszystkie negatywne doświadczenia w naszym życiu są tylko i wyłącznie atakiem diabelskim? Czasami Bóg musi dopuścić pewne okoliczności w naszym życiu, abyśmy w końcu ocknęli się i abyśmy zaczęli słuchać tego, co tak naprawdę ma nam do powiedzenia. Abyśmy wejrzeli w głąb naszej duszy, zrobili sobie rachunek sumienia i zdali sobie sprawę z tego, że wcale nie jesteśmy tak w porządku przed Bogiem, jak by nam się mogło wydawać. Biblia mówi, podstępne jest serce bardziej niż wszystko inne i zwodnicze. My w swoich oczach możemy wydawać się ludźmi, którzy są przykładnymi chrześcijanami, którym nie można nic zarzucić, którzy spełniają przecież swoje chrześcijańskie obowiązki. A jednak Bóg może patrzeć na to zupełnie inaczej. I może czasami dopuścić pewne okoliczności nie po to, żeby się na nas wyżyć, nie po to, żeby nas zniszczyć, ale dlatego, że czasami jest to jedyny sposób na to, żeby mógł nas uratować. A ponieważ Bóg kocha każdego z nas, bez względu na to, czy w ludzkim zrozumieniu jest najcudowniejszą istotą na świecie, czy najbardziej obrzydliwą. Bóg kocha każdego z nas. I nie cofnie się przed niczym, przed żadnym ze środków, który może wykorzystać, żeby dotrzeć do naszego serca, abyśmy mogli go przyjąć i być zbawieni. Tak było w życiu Manassesa. Bóg miał dosyć tego, że on ciągle żyje z dala od niego. On chciał, żeby Manasses otworzył dla niego swoje serce, chciał go przygarnąć do siebie. Chciał, żeby Manasses był kolejnym z żywych dowodów działania jego miłości. I czytamy, że dopuścił do tego, żeby Babilończycy zaatakowali jego królestwo. Żeby je całkowicie zniszczyli. A on sam, jak zwierzę, został zaciągnięty do Babilonu. I to jeszcze nie sznurami, nie jakimiś łańcuchami, haki do niego przyczepili. Jak bydle był prowadzony. Ale w końcu zaczął myśleć. I czytamy, że gdy znalazł się w ucisku, błagał swojego Boga. O! Jakiego? Czyjego? Przecież on z tym Bogiem nie chciał mieć nic wspólnego. Jego Bogiem kim był? Kto był? Diabeł. Oficjalnie go wybrał przecież. Stawiał mu świątynię. Czcił demony, ustanowił wróżbitów. A teraz, gdy znalazł się w ucisku, czytamy, że zwrócił się po pierwsze do swojego Boga, a później do Boga swoich ojców. Dlaczego to jest takie ważne? Kiedy ten Bóg, którym on wzgardził, któremu dawał jasno do zrozumienia, że totalnie go nie obchodzi, co on ma mu do powiedzenia, stał się jego Bogiem, a nie Bogiem jego ojców. W momencie, w którym znalazł się w ucisku. Jaką rolę ma ucisk? Zobaczcie, że przecież nawet lud Boży czasów końca jest opisany jako ten, który wychodzi skąd? Ze spa. Tak? Z wielkiego ucisku. Bo Bóg nie chce być Bogiem Kościoła. Bóg nie chce być Bogiem ojców. Bóg chce być Twoim i moim Bogiem. I Manasses modlił się do swojego Boga, bo w końcu otworzył dla niego serce
I Pan Bóg teraz mógłby zrobić tak. Słuchaj, nie chciałeś słuchać moich przesłań. Posyłałem do ciebie proroków, przemawiałem do ciebie. Na wszelkie możliwe sposoby próbowałem cię nakłonić do tego, żebyś zmienił swoje życie, a teraz, gdy jesteś w ucisku, przychodzisz do mnie? No kpina po prostu. Na szczęście Pismo Święte mówi, i myślę, że z osobistego doświadczenia też możemy to potwierdzić, że na szczęście Bóg nie jest taki jak człowiek. To człowiek może stać się takim jak Bóg w charakterze, jeżeli będzie z nim żył na co dzień, jeżeli będzie mu się poddawał, ale Bóg nie jest taki jak człowiek. Jak ja mu za to dziękuję. Bo gdyby był taki jak ja na przykład, czy my tak jak tutaj jesteśmy, a mamy przecież tendencję do tego, żeby skreślać tych, którzy zaleźli nam za skórę, to już dawno byłbym zgubionym człowiekiem. Natomiast tutaj jest powiedziane, że on zaczął prosić swojego Boga i jest powiedziane, że on dał się uprosić i wysłuchał jego błagania. Czy to nie jest cudowny Bóg? Czy to nie jest Bóg, który jest zainteresowany głęboko szczęściem każdego z nas? Ale kiedy on tym szczęściem może nas obdarzyć? Szczęściem, które nie może się równać z niczym, co tutaj na tym świecie możemy osiągnąć. Kiedy? Kiedy ukorzymy się przed nim. Bóg nie tylko mu przebaczył, nie tylko wysłuchał jego modlitwy, nie tylko pozwolił mu wrócić z powrotem do domu, ale przywrócił mu królestwo. Powinien go zdegradować. Co było karą za to, że ktoś oddawał cześć demonom? Śmierć. On powinien być zabity, powinien zginąć. Tak czy nie? Boża łaska jest tak niesamowita, że Manases pomimo swojego odstępstwa dostał drugą szansę. Czy wykorzystał ją? Najlepiej jak umiał. Pismo Święte mówi w pierwszym liście Jana, w pierwszym rozdziale, w wersecie 9. Otwórzmy wspólnie ten fragment. Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, werset 9. Jeżeli wyznajemy grzechy swoje, Bóg zastanowi się nad tym, czy przebaczyć nam i oczyścić nas od wszelkiej nieprawości. A jeżeli zasłużymy sobie na to, żeby nam odpuścił, to wtedy będziemy mogli cieszyć się radością Jego przebaczenia. O, chyba nie mamy takiej samej Biblii, przepraszam. A faktycznie, źle przeczytałem. Jest powiedziane, jeżeli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Od wszelkiej nieprawości. Jeżeli wyznamy swój grzech, psalmista w 32 psalmie w wersecie 5 przekazuje podobną myśl. 32 psalm, werset 5. I tam czytamy tak. Grzech mój wyznałem Tobie i winy mojej nie ukryłem. Rzekłem, wyznam występki moje Panu. Wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego. Niesamowite fragmenty. Zobaczcie, drodzy, jeżeli przychodzimy do Boga ze szczerym, otwartym sercem, nie tak jak do spowiedzi katolickiej, o, ukradłem, więcej grzechów nie pamiętam, do widzenia. Ale otworzymy przed Bogiem całkowicie swoje serce.
Powiemy mu nawet o swoich niewłaściwych pragnieniach, niewłaściwych uczuciach w stosunku do Niego, być może żalu, pretensjach, które mieliśmy, niezrozumieniu pewnych Jego działań w naszym życiu. Jeżeli przyjdziemy do Boga, będziemy z Nim otwarcie rozmawiać, On się nie obrazi. On czeka na to, kiedy przyjdziemy i kiedy w skrusze otworzymy przed Nim najgłębsze zakamarki swojej duszy. Miałem ostatnio okres w moim życiu, w którym zaliczyłem głęboki duchowy dół. Nie potrafiłem nawet się modlić. Czułem się tak daleko od Boga, jak tylko można się czuć. Ale Bóg stopniowo kruszył moje serce i pokazał mi, w czym tak naprawdę tkwił problem. Miałem w sercu bunt, spowodowany żalem za pewne sytuacje w moim życiu, których nie mogłem zaakceptować. I tak długo, dopóki nie chciałem się do tego przyznać, mój upadek pogłębiał się. Byłem coraz bardziej podatny na to, żeby diabeł mógł sobie mnie owijać wokół palca. Aż w końcu Duch Święty oświecił mój umysł i powiedział mi: człowieku, jeżeli dalej tak będziesz robił, zginiesz. I udałem się do mego Boga na kolanach, modląc się o Jego przebaczenie i mówiąc Mu o tym, co tak naprawdę do Niego czuję. Z powodu tych wszystkich negatywnych sytuacji i doświadczeń. Wylałem swoją duszę przed Bogiem, wyznałem Mu to, co leżało mi na sercu. Zdałem sobie sprawę z tego, w czym tak naprawdę tkwił problem. Myślicie, że się obraził na mnie? Obdarzył mnie swoją łaską i przebaczeniem. Już dawno nie czułem się tak lekki i tak radosny, jak wtedy. Dlaczego Bogu zależy tak bardzo na tym, żebyśmy pojednali się z Nim, żebyśmy wyznali Mu swoje winy, żebyśmy mogli bez żadnych obaw odsłonić się przed Nim? Dlaczego to jest takie ważne? W księdze Ezechiela w 18 rozdziale, w wersetach 31 i 32 mamy odpowiedź. Księga Ezechiela, 18 rozdział, wersety 31-32. Prorok Boży mówi tak: odrzućcie od siebie wszystkie swoje przestępstwa, które popełniliście przeciwko mnie, i stwórzcie sobie nowe serce i nowego ducha. Dlaczego macie umrzeć, domu izraelski? Gdyż nie mam upodobania w śmierci śmiertelnika, mówi Wszechmocny Pan. Nawróćcie się więc, a żyć będziecie. Po co więc jest potrzebne wyznanie winy? Po co jest potrzebne otworzenie serca przed Bogiem? Abyśmy mogli przeżyć prawdziwe nawrócenie. Ale zaraz ktoś może powiedzieć: moment, moment, pastorze, mówisz do nawróconych ludzi. Każdy z nas, albo może prawie każdy, jest ochrzczony już. Mamy pewien staż w Kościele. Czyż nie jesteśmy nawróconymi ludźmi? Czym tak naprawdę jest nawrócenie? Czy jest to coś, co dzieje się jednorazowo 20, 30, 50 lat temu, kiedy wchodzę do wody i wszyscy biją brawo i krzyczą amen, bo kolejna dusza oddała się w ręce Jezusa? Czy to jest nawrócenie?
to jest dopiero początek. To nie jest nawrócenie. Czym zatem owo nawrócenie jest? I w jaki sposób powinno się odbywać? W książce Droga do Chrystusa Ellen White napisała tak. Nikt nie jest żywym chrześcijaninem, jeżeli nie ma codziennego doświadczenia w sprawach Bożych. Każdy żywy chrześcijanin codziennie będzie czynić postępy w duchowym życiu. Aby czynić postępy, musi doświadczyć codziennego nawrócenia do Boga. Czy słyszeliście, drodzy, co przeczytałem przed chwilą? Nawrócenie jest codziennym procesem, którego musimy doświadczyć, jeżeli chcemy być żywymi, prawdziwymi chrześcijanami. Więc nie wystarczy tylko raz, kiedyś. Bardzo często bazujemy na tym, co osiągnęliśmy z Bogiem w przeszłości. Ja też wpadłem w tą pułapkę. O, jak to fajnie było kiedyś. Kiedyś to było kiedyś. Każdy dzień jest kolejną decyzją, którą należy podjąć dla Boga. Każdy dzień jest kolejną możliwością, kolejną szansą, którą możemy wykorzystać albo zmarnować. Dlatego każdego dnia powinniśmy być gotowi na to, żeby nasze serce zwrócić w stronę Jezusa, bo On mógł je oczyścić. Wtedy jesteśmy ludźmi nawróconymi. To jest proces. Po czym więc mogę poznać, jako chrześcijanin, bez względu na to, jaki mam staż w Kościele, czy jestem osobą nawróconą, czy nie, czy jestem prawdziwie nawrócony? Bo powierzchownie nawróconych jest wielu. Czy jestem prawdziwie nawrócony? Pierwszym czynnikiem, za pomocą którego możemy sprawdzić, czy jesteśmy ludźmi, którzy są, nie zostali kiedyś tam, ale którzy są prawdziwie nawróceni. To jest to, czy Jezus Chrystus jest w centrum naszego zainteresowania. Czy nasze rozmowy w życiu codziennym, również i w sabat, są skoncentrowane na osobie Jezusa Chrystusa? Czy On jest naszym największym pragnieniem każdego dnia? Czy z Nim rozpoczynam i kończę dzień? Czy moje najwznośniejsze myśli, pragnienia i dążenia są związane z Jego osobą? Jeśli tak, to oznacza, że jestem człowiekiem nawróconym. Jeżeli Chrystus jest jedną z zabawek w mojej kolekcji, którą gdy mi się zachce, mogę się pobawić albo nie, to nasze nawrócenie stoi pod znakiem zapytania. Drugi czynnik. Czy przejawiasz w swoim życiu głębokie zainteresowanie Słowem Bożym? Chrześcijanin prawdziwie nawrócony będzie łaknął Słowa Bożego. Pismo Święte mówi, żebyśmy jako niemowlęta duchowe pragnęli zawsze niesfałszowanego duchowego mleka. Tak jest napisane? Tak jest napisane. Dziecko, które nie spożywa pokarmu, umrze. Czy w codziennym życiu korzystamy z tego, że Pan Bóg daje nam pokarm niebiański? A może zbrzydła już nam ta manna? Może już nam wychodzi bokiem, bo tęsknimy za czosnkiem i za cebulą i za przepiórkami, które jedliśmy w Egipcie. Jeżeli z każdego dnia obcujesz ze Słowem Bożym, nie na zasadzie zaliczenia jednego rozdziału, bo wypada mi coś przeczytać, jestem adwentystą,
Ale czytając chociażby ten jeden rozdział, rozmawiasz z Bogiem i pytasz się: Boże, co chcesz przez to do mnie powiedzieć? Ja chcę zrozumieć Twój plan dla mojego życia, Twoją wolę, jaką mam realizować w dzisiejszym dniu. To jesteś osobą nawróconą. Jeżeli już dawno zapomniałeś, jak Twoja Biblia wygląda, albo zaglądasz tam sporadycznie, zastanów się nad tym, w jakim punkcie swego życia jesteś. Trzeci czynnik. Czy prowadzisz wartościowe życie modlitwy? Specjalnie zadałem to pytanie w taki sposób. Czy prowadzisz wartościowe życie modlitwy, a nie czy prowadzisz życie modlitwy? Jaka jest różnica? Wiecie, że adwentyści też potrafią modlić się formułkami? Może nie modlimy się Zdrowaś Mario czy Aniele Boży, ale czasami nasze modlitwy mają pewien określony schemat, który powielamy przez wiele, wiele lat. Znam osobiście na przykład takie osoby, które wiem, jak się pomodlą, zanim to zrobią. Bo zazwyczaj ich modlitwa wygląda tak samo. Różni się tylko pewnymi drobnymi detalami. Co to pokazuje? Że nie ma tej żywej, intymnej relacji z Bogiem, dlatego że jeżeli mamy tą relację, to w tym momencie zawsze będziemy mieli coś świeżego Panu Bogu do przekazania. To jest wartościowe życie modlitwy. Życie, które jest żywe, które jest aktywne, a nie skostniałe. Maurice Wenden w książce Twój przyjaciel Duch Święty tak się wypowiada w tej kwestii. Modlitwa jest oddechem duszy, a po narodzeniu ważne jest, byśmy zaczęli oddychać. Zarówno duchowe, jak i fizyczne życie bez oddychania jest raczej krótkim i tragicznym doświadczeniem. Przyznacie, że ma rację, prawda? Jeżeli w swoim życiu nie praktykujemy żywego sposobu modlitwy, nie mówię tutaj o emocjonalnym, tylko o aktywnym, o świeżym życiu modlitewnym, o wylewaniu swojego serca przed Bogiem, to w tym momencie z czasem stracimy jakiekolwiek pragnienia i zainteresowania się kwestiami duchowymi. Kolejny czynnik, który może nam pokazać, czy jesteśmy osobami prawdziwie nawróconymi, czy nie, to jest to, czy posiadamy osobiste doświadczenia z Bogiem. Zastanawia mnie to, że jeżdżąc po różnych zborach, i to absolutnie nie jest krytyka z mojej strony, więc proszę, nie odbierajcie tego w taki sposób. To jest pewne spostrzeżenie. Jeżdżąc po różnych zborach, gdy jest możliwość wypowiadania się i podzielenia się doświadczeniami, zazwyczaj jest krępująca cisza. U nas w Gdańsku, przynajmniej z tego, co ja zaobserwowałem, prawie tego problemu nie ma. Sporadycznie się zdarza. Zawsze jest dużo osób, które wychodzą, dzielą się. Ale jeżdżąc po różnych miejscach można zauważyć. Mówię, słuchajcie, może byście się podzielili swoim doświadczeniem z Bogiem. Cisza. Albo po prostu wstydzimy się mówić, dlatego że uważamy, że te doświadczenia nie są godne tego, żeby się nimi podzielić. Albo po prostu tych doświadczeń nie ma. Stąd ta krępująca cisza. Człowiek nawrócony będzie miał doświadczenia z Bogiem. Każdego dnia. To mogą być doświadczenia albo budujące, albo przykre czasami, ale będą zawsze. Czy masz takie doświadczenie? Kolejna rzecz. Ja tutaj tylko dotykam pewnych rzeczy. Kolejna rzecz to jest to, czy uznajemy
swój grzeszny stan. Co się kryje za tym pytaniem? Nie chodzi tutaj jedynie o to, żeby zdawać sobie sprawę z tego, że każdy z nas jest grzesznikiem. Ale czy w praktyce to działa? Czy jestem na co dzień samowystarczalny w swoim duchowym życiu? Czy raczej uznaję, że bez Boga nie jestem w stanie niczego osiągnąć, ale z Chrystusem mogę wszystko? I teraz zobaczcie, nawet jeżeli połączymy te dwa teksty ze sobą, z Ewangelii Jana z 15 rozdziału, z listu do Filipian z 3 rozdziału. Z jednej strony Jezus mówi, beze mnie nic nie możecie zrobić, a ze mną można wszystko, to w tym momencie to wszystko, co my mamy zrobić, to trwać w społeczności z Nim. To takie proste, a jednocześnie takie trudne. Ale trudne dlatego, że to my takim trudnym to czynimy. Jeżeli znamy swoje słabości, a im bliżej ktoś jest Chrystusa, tym bardziej sobie zdaje sprawę z tego, że jest słaby, tym bardziej będziemy polegać na Jego mocy. Tego doświadcza nawrócony człowiek. Wie, że sobie nie może ufać i na sobie nie może polegać, ale jego siła jest w Chrystusie. Co jest sednem grzechu, drodzy? Gdybyśmy tak mieli przeanalizować sobie na szybciutko. Sednem grzechu jest samowystarczalność. Zobaczcie, często utożsamiamy grzech z upadkiem w Edenie. Gdzie tak naprawdę rozpoczęła się historia grzechu? W niebie. I co było istotą grzechu? Lucyfer powiedział, ja będę jak najwyższy. Ja się z nim zrównam. Więc istotą grzechu i grzesznego stanu jest to, że jesteśmy samowystarczalni. I dlatego, tak jak są te definicje grzechu w Biblii, możemy czynić coś, co nie wypływa z wiary, możemy łamać Boże przykazania, możemy nie robić tego, co jest dobre. Istotą jest to, że ja sobie sam poradzę. Człowiek nawrócony wie, że może poradzić sobie tylko z Chrystusem. Przedostatni czynnik, na który chciałbym zwrócić uwagę, to jest to, czy posiadasz wewnętrzny pokój. Osoba, która jest nawrócona, będzie go posiadać. Dlaczego? Pismo Święte mówi w liście do Rzymian, chociażby 5:1. Usprawiedliwieni z wiary pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. No tak jest napisane? Tak jest napisane. W liście do Filipian jest powiedziane, że pokój Boży, który przewyższy wszelki rozum, strzec będzie myśli waszych i serc waszych w Chrystusie Jezusie. Pokoju Bożego nie może doświadczyć osoba, która nie jest nawrócona. Dlatego, że wypływa on z osobistej relacji z Bogiem, z poddania swojego serca Jezusowi Chrystusowi. Jest to pokój, który będzie zachowany w naszym umyśle i w naszym sercu bez względu na to, co się dzieje dookoła. Justyna ma ten pokój. Wiecie, że jak się z nią rozmawia, pomimo jej trudnego położenia, pomimo całych tych niesprzyjających okoliczności, ona tryska pokojem i optymizmem. Ona jeszcze innych pociesza. Mówi, nie martwcie się, ja wierzę, że Pan Bóg tym kieruje, że będzie wszystko dobrze. Skąd to się bierze? To jest pokój Boży. Pokój, który Bóg chce dać każdemu z nas. I to nie jest ten pokój, który jest na świecie. Jezus mówi, pokój mój daję wam i zostawiam wam. Nie tak jak świat daje, bo to jest złudny pokój, to jest imitacja. Diabeł nigdy nie może dać tego, czego nie ma. Jezus mówi, ja wam daję. Czy posiadasz w swoim życiu pokój Chrystusowy? Jeżeli tak, jesteś prawdziwie nawrócony. I ostatni czynnik. Czy pragniesz dzielić się z innymi nowym życiem, jakie znalazłeś w Jezusie Chrystusie?
Człowiek nawrócony nie będzie potrafił o Chrystusie nie mówić. Jeżeli mówimy innym o Jezusie, i tu nie chodzi mi o chodzenie od domu do domu na przykład, tak? Czy jakieś, nie wiem, angażowanie się w akcje ewangelizacyjne, to też jest ważne. Ale jeżeli w naszym osobistym życiu nie ma elementu świadczenia, to czy jesteśmy ludźmi nawróconymi, czy nie? W Księdze Objawienia jest powiedziane, że lud Boży, ci, którzy wyjdą z wielkiego ucisku, to są ci, którzy pokonali szatana przez krew baranka i przez słowo świadectwa pastora? Ojca? Matki? Swego. Słowo świadectwa swego. I tak często zapominamy również o tym, że składanie osobistego świadectwa jest jedną z broni, którą Pan Bóg nam dał do tego, żebyśmy mogli zwyciężać moc diabła w naszym życiu. Świadczenie nie jest tyle Bogu potrzebne, bo On mógłby sobie poradzić bez nas. Nie jest nawet potrzebne aż tak bardzo ludziom, którym świadczymy, chociaż też. Świadczenie przede wszystkim jest potrzebne nam, żeby diabeł nie miał dostępu do naszego serca i żeby w naszym umyśle stale świeżymi utrzymywać doświadczenia, które przeżyliśmy z Bogiem. Jeżeli to jest naszym udziałem każdego dnia, jesteśmy ludźmi nawróconymi. A zatem każdy z nas niech w tym nadchodzącym nowym roku odpowie sobie na pytanie, czy jestem prawdziwie nawrócony? A może tak jak Dawid powinniśmy uklęknąć przed Bogiem i poprosić: badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje i sprawdź, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. Jest to czas, w którym możemy podsumować swoje życie, w którym możemy przyjść do Jezusa, możemy uklęknąć u Jego stóp i powiedzieć: Panie, być może ten rok nie wyglądał w taki sposób, jak Ty byś sobie tego życzył. Proszę Cię, pomóż mi rozpocząć na nowo wszystko z Tobą. Niech ten nowy rok będzie lepszym doświadczeniem niż miniony. Tak jak nowe życie Manassesa było lepszym niż to życie, które prowadził wcześniej. I dlatego Pan Bóg przypomina nam o tym. I to będzie ostatni fragment, który przeczytamy w Księdze Izajasza w 44 rozdziale, w wersecie 22. Przypomina nam o tym i prosi nas. 44 rozdział, werset 22. Starłem jak obłok Twoje występki, a Twoje grzechy jak mgłę. Nawróć się do mnie, bo Cię odkupiłem. Chrystus usunął wszystkie bariery, które mogłyby nam przeszkodzić w tym, abyśmy byli ludźmi prawdziwie nawróconymi. Wszystkie. Jedyne, co musimy zrobić, to po prostu do Niego przyjść. Takimi, jakimi jesteśmy. A już nigdy więcej nie będziemy tacy sami. Pomódlmy się. Panie Boże, ukochany, który mieszkasz w niebie, chcemy dziękować Tobie za wszelkie błogosławieństwa niebios, jakie otrzymaliśmy w tym roku 2016. Wielu z nich, a może nawet wszystkich, nie byliśmy godni. Nie zasłużyliśmy sobie na Twoją przychylność i miłość w żaden sposób. Ty jednak mimo to wylewasz na nas deszcz swoich błogosławieństw. I za to Cię wielbimy, wychwalamy Ciebie, bo warty jesteś czci, Panie, bo jesteś tego godzien. Być może teraz
w swoim sercu odczuwamy radość albo smutek z powodu pewnych błędów, jakie pojawiły się w tym roku, pewnych decyzji, które podjęliśmy. Ale dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś Bogiem nowego początku i że nawet w najgorszej sytuacji i w najtrudniejszym położeniu Twoja łaska jest dostępna dla pokutującego grzesznika, który przyjdzie do Ciebie, ukorzy się i przez wiarę przyjmie Twoje przebaczenie. Panie, choć jesteśmy słabymi ludźmi, dziękujemy Ci za to, że Ty pragniesz nas mieć w swoim królestwie. Dlatego, Panie, nie daj, abyśmy przez swoją opieszałość, zaniedbanie, czy jakieś inne czynniki i bariery uniemożliwili Ci to, żebyś nas zbawił. Dziękujemy Ci, Panie, że zrobiłeś wszystko, żeby droga do Twego królestwa była dla nas otwarta. Daj, Panie, abyśmy my również ze swojej strony zrobili wszystko, aby nie przeszkadzać Ci w tym, byś nas mógł tam wprowadzić. Prosimy Cię, Panie, abyś teraz poprzez Ducha Twego Świętego wejrzał w nasze serca i abyś sprawdził, czy nie kroczymy drogą zagłady, a wprowadził nas na drogę życia wiecznego i sprawił, żebyśmy na niej już pozostali aż do końca. Daj, Panie, abyśmy każdego dnia przeżywali szczere, prawdziwe, głębokie nawrócenie i aby owoce tego były widoczne w naszym życiu. Polecamy się Tobie, tak jak tu jesteśmy, jako Twój zbór. Polecamy się też, Panie, jako jednostki. Niech imię Twoje będzie wychwalone. Przez Pana naszego Jezusa modlimy się.